witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, jaka ma miejsce przed Stadniną Koni w Janowie Podlaskim. Jest ze mną pan prezes Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, pan Świętochowski. No i moja skromna osoba, Karol Michałowski, wójt gminy Janów Podlaski. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj po to i na moje zaproszenie, aby też pokazać, jakie zmiany czekają nas przy okazji organizacji tej aukcji. Jest to szczególne i miejsce dla nas i szczególne wydarzenie, dlatego że cała gmina Janów i cały region żyje tą aukcją, można powiedzieć, że przez cały rok. Ta brama, drodzy Państwo, jest symbolem też... pewnym symbolem, o którym chcę powiedzieć. Dzisiaj stoimy przed tą bramą, aby pokazać pewne zmiany, ale też pełną otwartość jednocześnie na turystów, na osoby, które chcą odwiedzić, zobaczyć, jak wygląda ta aukcja, jak wyglądają pokazy. Myślę, że o szczegółach to tutaj też poprosiłem pana prezesa, aby kilka słów powiedział, jak w tej chwili będzie to przebiegało, jakie zmiany właśnie nas czekają. Oddaję głos panu prezesowi. Dzień dobry. Ja myślę, że przede wszystkim Stadnina Koni w Janowie Podlaskim to jest nie tylko miejscem szczególnym na mapie Polski, ale również na mapie Europy i świata. A przede wszystkim, o czym nie możemy zapominać, dla gminy Janów Podlaski, gdyż to myślę, że gmina jest znana przede wszystkim dlatego, że jest tutaj położona stadnina. Stadnina ma 1700 hektarów, to też jest taka ważna informacja, myślę. Produkcja roślinna i zwierzęca odbywa się w zgodzie, w harmonii z przyrodą. Szkoda, że nie możemy tego wszystkiego pokazać, ale tu jest niesamowicie pięknie i tak zintegrowana produkcja hodowlana, prowadzona przez człowieka z dziką naturą. Tu i sarenki biegają, zające, nie są płochliwe tak jak w innych rejonach Polski i to jest bardzo warto podkreślać. Jeśli chodzi o Dni Konia Arabskiego, które się odbędą od 9, czyli piątek, sobota, niedziela oraz poniedziałek, czyli do 12 sierpnia, składają się z dwóch takich części, co nie wszyscy, szczególnie osoby związani do końca z hodowlą koni, czy nie są do końca, nie żyją na co dzień produkcją, czy to, co się dzieje ze stadniną. Więc to są dwie takie podstawowe wydarzenia. Pierwszy to jest Narodowy Pokaz Konia Arabskiego, czystej krwi arabskiej, które się odbywa od piątku do niedzieli do około godziny 14. Tam są wybrane czempiony poszczególnych kategorii i w niedzielę są konie dekorowane i wybierany jest czempionat pokazu. To ma przede wszystkim na celu zapromowanie stadniny, zapromowanie koni, jakie dysponuje stadnina, ale jest to pokaz narodowy, więc tu będą konie pokazywane zarówno ze stadniny w Janowie Podlaskim, jak i również ze stadniny Michałów oraz konie ze stadnin prywatnych. Gdyż my jako chcemy dać szansę wszystkim producentom, hodowcom koni arabskich w Polsce. Tym bardziej, że praktycznie wszystkie konie, które się rodzą na terenie kraju naszego, gdyż tylko takie mogą wziąć udział w tym pokazie, mają korzenie w jakimś stopniu ze swoich przodkach, ze stadniną koni w Janowie Podlaskim. To jest pierwsze, najważniejsze takie wydarzenie. Drugie wydarzenie to już jest wydarzenie czysto komercyjne, organizowane w 100% przez stadninę jako spółkę, która kieruje się oczywiście rachunkiem ekonomicznym i biznesem. Jest to aukcja, czyli Pride of Poland. Ona decyduje o dochodzie, który na dany rok, który umożliwi finansowe, ekonomiczne przetrwanie. Natomiast czempionat narodowy ma budowanie właśnie tej historii, tradycji konia na lata.
gdyż żeby koń uzyskał właściwą cenę, musi wygrać kilka czempionatów. I wtedy to jest tak jak medalista. Jest cenny, jeżeli ma po prostu wiele osiągnięć. Ja myślę, że tytułem wstępu to chciałem tyle powiedzieć. Jeśli będą jakieś pytania, to również się do nich ustosunkuję. I jeszcze chcę dodać, że cały pokaz w Dniach Konia od piątku do niedzieli do godziny 14, wejście na teren stadniny i udział w tym pokazie jest bezpłatny. Czyli nawet jest lepiej niż w normalne weekendy, gdyż wtedy, bo stadnina jest otwarta przez cały rok i szczególnie w weekendy dla turystów, wtedy trzeba nabyć bilet. W dniu narodowego pokazu, w dniu konia arabskiego, wejście na teren stadniny jest bezpłatne i na teren pokazu również jest bezpłatne. Można było rezerwować sobie internetowo wejściówki, ale kto nie ma wejściówki zarezerwowanej, również zapraszamy, gdyż będziemy na bieżąco po prostu wpuszczać tak, żeby ta przygotowane trybuny, 1300 miejsc było w pełni wypełnionych. Ja dopowiem Państwu jeszcze ze swojej strony o trzeciej imprezie towarzyszącej właśnie aukcji koni w Janowie Podlaskim i wspomnę o bitwie regionów, czyli mamy sytuację, kiedy koła gospodyń wiejskich konkretnie w półfinale będą zmagać się w takich zmaganiach kulinarnych i jednocześnie będzie to też dwudniowa okazja do tego, żeby pokazać, jak wygląda kultura, jakie mamy potrawy, czym możemy się pochwalić tutaj regionalnie. Oczywiście organizatorem jest KOWR, ale realizatorem samym jest Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. No i też z całą odpowiedzialnością tutaj, z całą mocą chcę podkreślić, że łącznie właśnie tutaj z panem prezesem jest bardzo ścisła współpraca między samorządem z kolei, a samą stadniną koni w Janowie Podlaskim. Drodzy Państwo, ja jako też samorządowiec, jako wójt gminy Janów Podlaski, bardzo często spotykam się z takimi pytaniami, to najczęściej gdzieś z samej Polski. Co tam się dzieje w Janowie Podlaskim? Co tam się dzieje w stadninie koni w Janowie Podlaskim? Otóż, drodzy Państwo, dzieje się bardzo dobrze. Mamy otwartą współpracę. W tym momencie gmina bardzo ściśle współpracuje z panem prezesem, myślę, że tutaj potwierdzi. No, dowodem na to jest też realizacja wspólnych inwestycji. Również ta konferencja jest tego dowodem, także stawiamy na współpracę, stawiamy na to, żeby wspólnie się promować, żeby ta marka dawała siłę dla Janowa Podlaskiego, ale jednocześnie Janów napędzał samą stadninę i taka współpraca będzie miała miejsce w najbliższych latach, jest to moja deklaracja. I pan prezes wspomniał tutaj też o tym, że ta aukcja będzie bezpłatna, że to jest istotna zmiana. Aukcja będzie płatna. Przepraszam, pokaz koni, bo tak, ta część narodowa, czempionat. To sprostowałem. Natomiast co jest istotne, drodzy Państwo, jeszcze to, że chcę przekazać też osobom, które są z Polski, tutaj chcą przyjechać. Tutaj, drodzy Państwo, nie ma żadnej strefy buforowej, tak? Tutaj jest bezpiecznie i mówię to z całą odpowiedzialnością, dlatego tym bardziej zapraszamy na tę imprezę. Myślę, że na jeden, na dwa, na trzy dni baza noclegowa w Janowie Podlaskim w okolicach jest bardzo duża. No a jak pan prezes też wspomniał, jest co tutaj zwiedzać. Mówię o zabytkach, ale myślę też o pięknej naturze, którą mamy do dyspozycji. No, ja wchodząc w słowa jak gdyby pana wójta, chcę powiedzieć, że wójt buduje nam drogę awaryjną do stadniny, która jest po naszej lewej stronie. Na Dni Konia Arabskiego nie będzie jeszcze w pełni otwarta, ale będzie przejezdna. To jest bardzo też istotne dla celów komunikacyjnych, gdyż niestety z doświadczenia wiemy, że są problemy i bym apelował i prosił, że kto się wybiera na nasze te uroczystości, żeby znacznie wcześniej wyjechał za rezerwę czasu sobie, gdyż nieraz wjazd jest trwa niestety i godzinę. Będziemy mieli przygotowaną wystarczającą ilość parkingów, natomiast zjazd z jednej drogi na parkingi, który troszkę trwa, jednak trochę czasu zabiera. A jeszcze, czy może pan powiedzieć, czy już są foldery, które są ważne dla
hodowców, uczestników imprezy? Coś na temat tej promocji. Tak, mamy szeroko oczywiście prowadzoną reklamę przez różne platformy internetowe. Mamy podpisaną umowę z RMF-em na wyłączność i reklamę, które już trwają, te reklamy Dni Konia Arabskiego. Mamy przygotowany już katalog koni, które będą sprzedawane na aukcji w niedzielę, jak również konie, które będą sprzedawane w poniedziałek, gdyż aukcja składa się z dwóch dni. Pierwsza to jest ta Pride of Poland, gdzie pójdą, są przygotowane konie o najwyższej jakości i potencjale genetycznego rozwoju. Mamy nadzieję, że uzyskamy satysfakcjonujące nam nas ceny. Natomiast w poniedziałek będzie prowadzona aukcja cicha lub aukcja sprzedaż letnia, która mam nadzieję, że będzie dostosowana i przystępna dla przeciętnego portfela. A jeszcze Prezesie, a jacy kupcy już się potwierdzili? Z jakich krajów? Bardzo dobre pytanie, więc odpowiadam. Jest bardzo duże zainteresowanie nabywaniem naszych koni. Wszystkie hotele praktycznie, co myśmy zarezerwowali, miejsca noclegowe, szczególnie tu w okolicy, są pozajmowane. Natomiast nazw ja nie mogę... A z krajów oczywiście. Są potwierdzenia z krajów Europy Zachodniej, z Unii Europejskiej, ale jest również po raz pierwszy wielu nabywców, również którzy się akredytują z krajów arabskich, nawet z takich, które jeszcze nigdy u nas nie były, jak prawdopodobnie będą goście z Iranu i z Iraku. Natomiast nie mogę ujawnić konkretnych nazwisk, gdyż wtedy bym zakłócił konkurencyjność. A ja chcę... Ile tych kupców mniej więcej? Ilu tych kupców? To też odpowiedź się kryje w tym wcześniejszej mojej odpowiedzi. Ja nie mogę ujawnić, gdyż ja chcę, żeby na jednego konia było jak najwięcej kupców. To on mi gwarantuje cenę satysfakcjonującą. Chcę zaznaczyć, że jest zainteresowanie, pytania dodatkowe dla poszczególnych koni. Kto będzie gwiazdą, bo też się... To są związane pytania, do nas napływają pytania dotyczące koni ze stadniny Janów Podlaskie. Natomiast stadnina w Michałowie prawdopodobnie prowadzi własną również reklamę. Ta, co jest ogólna, gdyż jest reklama wszystkich koni, żeby była równorzędność konkurencyjna, więc nawet jeden fotograf przygotowywał wszystkie te zdjęcia, reklamy, żebyśmy mieli te same szanse. A jeśli chodzi o samą aukcję i pokaz koni, to gdzie to się odbędzie? Na aukcja, na... Jeżeli pokaz mamy przygotowywany plac w plenerze i sukces tej aukcji medialny, wizualny będzie zależał od dwóch czynników. Warunków atmosferycznych i liczby gości, gdyż na pewno mamy zgłoszonych 100 koni na narodowy pokaz i wśród tych 100 koni zostaną wybrani czempioni. Natomiast tak również zależy od liczby gości, ile przybędzie. Dlatego apelujemy i zapraszamy, żeby skorzystać z tej okazji. To jest niespotykana okazja. Tym bardziej chcę zaznaczyć, że wiele krajów już rezygnuje z tego rodzaju imprez, gdyż jest to dosyć drogie przedsięwzięcie. Natomiast bez takich promocji na pewno nie będzie to narodowe dobro, jeżeli chodzi o konia arabskiego, jak również nie będziemy uzyskiwać w przyszłości satysfakcjonujących wyników. Chcę również dodać, że mamy również konie wyścigowe z obszaru koni arabskich czystej krwi i w ostatnim okresie koń z naszej stadniny wygrał gonitwę w Sopocie i w ostatnią niedzielę również wygrał gonitwę na wyścigach, na torze wyścigowym Służewiec w Warszawie. Ja powiedziałem, że pytają się właśnie konie z krajów arabskich o nasze konie wywodzące się ze stadniny Janów Podlaski.
Pytają się również nabywcy krajowi, gdyż każdy, kto prowadzi swoją hodowlę, ma jej wizję i że chce uzyskać określone efekty tej hodowli i dobiera sobie, szczególnie jeśli chodzi tutaj o krycie koni i uzupełnienie tego stada podstawowego. My natomiast też dbamy o to, żeby zachować taki potencjał hodowli zachowawczej, który jest fundamentem dla nas. Sprzedajemy tylko te konie, które pozostawiają z linii rodowej żeńskiej swoje potomstwo, czyli są siostry lub już córki, lub jeżeli chodzi o ogierów, to oczywiście tak samo musimy zostawiać ich geny na terenie stadniny, żeby można nimi dysponować, gdyż dobór to jest wyhodowanie konia, to jest długotrwała praca i nie zawsze zamierzenia są spełniane przy pierwszym podejściu. Koni? Powiem tak, mam tu przygotowane, można się zapoznać, dla przeciętnego słuchacza to oczywiście nazwy koni nic nie mówią, natomiast gwiazdo zostanie ta klacz, czy ten oger, który uzyska najwyższą cenę. Nie zawsze da się przewidzieć, natomiast my jako hodowcy mamy swoje, jak gdyby, typy, mamy również swoje wyceny. To nie jest tak, że przypadkowo ktoś kupi cennego konia za cenę, która nie jest adekwatna do wartości, gdyż nasze konie wystawiane to są albo z rodzin czempionatów, niektóre już wygrywały czempionaty narodowe, międzynarodowe. Nawet ostatnio był czempionat taki, nazwijmy to, lokalny w Białce, gdzie na 4 kategorie, 3 kategorie wygrały konie ze stadniny w Janowie Podlaskim. Także jesteśmy przygotowani dać bardzo dobre konie. Oczekujemy uzyskanie satysfakcjonującej ceny i satysfakcję nabywców, że cenę jako zapłacą, kupią po prostu dobrej jakości produkt. Mam pytanie, gdyby pan mógł delikatnie podsumować, ile pan zna te wyniki, pamięta, jakie były wyniki aukcji zeszłorocznej, 2 lata temu, jakiej kwoty spodziewacie się w tym roku? Bo więc tak. Nie spodziewacie, a nawet te konie, które żeście wstawili, powie pan prezes, że mają swoje ceny, powiedzmy to, minimalne, więc jaka jest to wartość tych koni? Więc zacznę od może historii. Stadnina koni w Janowie oczywiście już 200-lecie obchodziła kilka lat temu, gdyż powstała w 1817 roku. Ale do historii nie będę, bo to by za długo trzeba było czekać, natomiast do biznesu przejdę. Największym sukcesem pierwszym i prawdopodobnie nie do powtórzenia będzie już sprzedaż ogiera El Paso w 1981 roku za $1 000 000. Ten oger został sprzedany do Stanów Zjednoczonych, nie w aukcji, tylko w wyniku transakcji, nazwijmy to, komercyjnej. Czy to była dobra transakcja dla hodowli, czy nie, to trudno wyrokować. Na pewno jest to coś, co jest nie do powtórzenia pod względem jednostkowej ceny. Dlaczego? Bo ten materiał genetyczny zaczął pracować w Stanach Zjednoczonych. Później w roku 2011, ja już byłem wtedy prezesem Agencji Nieruchomości Rolnej, sprzedaliśmy klacz Questurę z Michałowa za 1 125 000 euro. W roku 2015, to jest też takie znamienne, ostatni rok mojej prezesury w Agencji Nieruchomości, stadnina Janów Podlaski sprzedała klacz Pepite za 1 400 000 euro. I życzyłbym sobie tylko nie bicie tych rekordów, tylko zrównania w tym roku. Panie prezesie, dużo się mówi o roli doradców, pan Trela, pan Białobok, pani Stojanowska. Proszę powiedzieć, jaki realny wpływ i jakie działania są związane z tą pomocą dla was, dla stadniny, dla organizacji Dni Konia Arabskiego. Więc tak, sukces stadniny jest zależny od dwóch takich czynników.
Pierwszy to jest czynnik ekonomiczny, który ma dać podstawę i fundamenty do prowadzenia racjonalnej hodowli. Żeby uzyskać właściwy efekt hodowlany, to trzeba mieć nie tylko teoretyczną wiedzę, przykładowo wykształcenie wyższe z zakresu tam zootechniki czy hodowli koni, ale trzeba mieć również doświadczenie, praktykę i dlatego z tej wiedzy takiej bogatej, ugruntowanej, sprawdzonej należy korzystać. Dlatego KOWR tutaj powołał taki zespół składający się właśnie z Marka Treli, Białoboka czy pani Anny Stojanowskiej, który brał udział w wiosenno-letnim przeglądzie koni, który tu był przeprowadzany. Zostały wytypowane konie na aukcję, jak również na jesieni ten przegląd będzie powtórzony, gdyż hodowlę należy po prostu systematycznie analizować i na podstawie wyników tego przeglądu następuje dobór kojarzeń do rozrodu, który się przeprowadza. Panie prezesie, może to nie jest pytanie do pana, ale czy biorąc pod uwagę zdarzenia, jakie miały w historii aukcji, są prowadzone jakieś, nie wiem, weryfikacje tych klientów, którzy mają kupować konie, żeby się nie powtórzyła sytuacja z lat ubiegłych, że kupiono konie, później je nie odebrano. Nie wiem, czy one jeszcze są na terenie stadniny. Jeśli chodzi o Dni Konia Arabskiego, 100% co tu się będzie działo, za organizację odpowiadam ja osobiście jako prezes stadniny, gdyż KOWR, pomimo że jest organizatorem Dni Konia Arabskiego, jeśli chodzi o ten narodowy pokaz, to zlecił to stadninie, gdyż to na danym miejscu musi być jeden organizator. Oczywiście życie nas uczy ciągle i doświadcza nieraz, niestety. W związku z tym mamy wiele zabezpieczeń związanych z uniknięciem tej sytuacji, która się zdarzyła wcześniej. Przede wszystkim to my sami jako organizatorzy musimy zachować pełny profesjonalizm, czyli wszystkie osoby, które uczestniczą w tym, mają odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty, sędziowie oczywiście międzynarodowi będą przeprowadzać, przeprowadzający aukcję, pan również jest profesjonalistą z uprawnieniami, to jest pierwsze. Drugie, mamy zabezpieczenie wszelkiego rodzaju informatyczno, no nie wiem jak to powiedzieć, bankowo-terminalowo, że nie można płacić gotówką, więc będziemy mieli terminale. Kto wylicytuje danego konia, ma określony czas na zapłacenie. W przypadku niezapłacenia ten koń będzie w dalszej kolejności, już nie będę zdradzał tajników, po prostu zabezpieczony przed nieuczciwym klientem, ale mam nadzieję, że takiego tutaj nie będzie. Oczywiście nabywcy, którzy się zgłoszą, deklarują, również są przez nas weryfikowani, czy oni, to jest bardzo łatwo zweryfikować, czy to jest znany hodowca, czy był już u nas, czy kupił od nas konia, czy kupił. Świat wbrew pozorom koni czystej krwi arabskiej jest światem hermetycznym, zamkniętym. To jest grupa ludzi, którzy wzajemnie się po prostu wspierają, ale konkurują i kontrolują. Chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz, bo rozmowa o cenach w tej chwili to takie wróżenie trochę z kursu, bo o cenach tych koni zadecyduje sama aukcja. To ile klienci zapłacą za to, a co dla stadnin, bo tu chodzi tylko o stadniny państwowe, w tym roku będzie sukcesem. Czy powrót na taką ścieżkę, że wreszcie ta stadnina odetnie się od, no niestety, tej złej aury, złych decyzji, że ta aukcja wreszcie będzie normalna? Czy to, że może ona nie będzie sukcesem finansowym, to jedno, ale wreszcie będzie dobre takie flow wokół aukcji i stadniny? Powiem, że pan w pytaniu prawie mi przygotował odpowiedź. Chodzi, żeby powrócić do normalności. Nie jeden sukces decyduje, nawet sprzedaż jednego konia za bardzo spektakularną cenę, nie zadecyduje o sukcesie stadniny. To ma być trwała, systematyczna poprawa jakości, budowanie szerokiego potencjału perspektywicznego stadniny spokojnie przez wiele, wiele lat. I to, a przede wszystkim
sukcesem będzie taki spokojny, profesjonalny przebieg Dni Konia Arabskiego. I to zależy, myślę, również od mediów, jak będziecie nas przedstawiać, zależy od publiczności, tak jak już to zaznaczyłem, od organizatorów, od zabezpieczenia, gdyż jest to impreza masowa. My jesteśmy tu przygotowani również zgodnie z harmonogramem. Można będzie pójść nawet zobaczyć, nagrać, jak trwają prace przygotowawcze, trybuny są. Mamy zabezpieczenie oczywiście profesjonalne ochrony. To nie będzie żadnych osób z łapanki, to będą wykrywacze metalu, wiadomo, że w jakich czasach żyjemy. Policja nam profesjonalnie dodatkowo zabezpiecza wszystko, także bezpieczeństwo jest w 100% gwarantowane. Nie będę mówił, że pan wójt nam zabezpiecza i straż pożarną na wszelki wypadek. Oczywiście wszelkie kontrole elektryczności, wodociągu, wszystko zostało już wcześniej sprawdzone. Żeby uzyskać pozwolenie na imprezę masową, trzeba spełnić wszystkie wymagania ustawy o zgromadzeniach masowych. Co się dzieje aktualnie w Stadninie, jakby pan powiedział? Bo Stadnina w tej chwili do piątku w zasadzie jest zamknięta dla turystów, ale prace cały czas trwają. Czy już to jest takie przygotowanie, nie wiem, na 80%? Jest już w 100% zrobiona, przygotowana infrastruktura, nazwijmy to ciężka. Trwają tylko prace kosmetyczne i praktycznie jesteśmy gotowi na przyjęcie w piątek rano już klientów, turystów, po prostu wszystkich gości. Czy można powiedzieć, że ta aukcja i w ogóle Dni Konia Arabskiego to w tej chwili jest powrót do tej takiej starej tradycji, że to ma związek z państwowymi stadninami, czy nie? Chcę zaznaczyć, że właśnie renoma i znaczenie tej stadniny w Janowie Podlaskim to jest przede wszystkim wynika z tego, że od 1817 roku ta stadnina była zawsze albo państwowa, albo rządowa, gdyż miała w różnych okresach różne nazwy. A to gwarantuje, że tutaj nie było nastawienia tylko na komercjalizm, na maksymalizację zysków, tylko przede wszystkim na trwałość budowania po prostu rasy. I dzięki temu udało się wyhodować właśnie w Polsce najsłynniejsze konie arabskie, czystej krwi, i nawet Arabowie do nas przyjeżdżają, robią zakupy za bardzo wysokie i znaczące kwoty po to, żeby kontynuować, czyli inaczej, żeby otworzyć u siebie hodowlę koni czystej krwi arabskiej. To jeszcze na koniec zapytam, co stanowi o sile ekonomicznej stadniny w Janowie Podlaskim? Krowy czy koty? O sile stadniny w Janowie Podlaskim oczywiście przede wszystkim stanowi prestiż koni czystej krwi arabskiej, natomiast zdywersyfikowane dochody finansowe są gwarantem rozwoju każdej firmy, a my jesteśmy firmą również pod względem komercyjnym, biznesowym, samowystarczalną. Dlatego oprócz koni mamy również hodowlę bydła mlecznego. Mamy na chwilę obecną około 500 koni, przy czym prawie 400 koni mamy czystej krwi arabskiej oraz 100 koni mamy Anglo-Arabów, czyli koni rasy małopolskiej lub takie półkrwi się nazywają. Tak, różnie każdy ich tam hodowca nazywa w żargonie. I mamy właśnie 600 sztuk bydła, z czego jest ponad 300 krów mlecznych. Mleko gwarantuje systematyczny, trwały dochód i zapewnia nam płynność finansową. To, co już wielokrotnie zaznaczałem. Jeżeli ma być spokojna, normalna hodowla, my musimy mieć codzienną płynność finansową, gdyż ta hodowla nie jest oparta tylko na własnych paszach, ale wiadomo, że trzeba dokupować różne suplementy, diety, pasze dodatkowe, żeby te konie mogły uczestniczyć i w wyścigach, i właściwie się rozwijać. Panie wójcie, czy gmina Janów Podlaski i przedsiębiorcy tutaj rzeczywiście skorzystają na tym wydarzeniu i czy gmina Janów Podlaski myśli, bądź ma w swojej strategii to, aby, no to są, to jest kilka dni, ale właśnie, żeby jeszcze bardziej wzmocnić wspólnie promocję stadniny gminy i turystów zapraszać co roku, w każdy dzień.
No, zdecydowanie. Tutaj warto wspomnieć o tym, że no, praktycznie Janów jest utożsamiany z stadniną, tak? Tutaj było pytanie o znaczenie samej stadniny. No przecież to jest dobro narodowe, nazwijmy to po imieniu, które jest no, przede wszystkim ogromną wartością na całym świecie. Jeśli chodzi o samą współpracę, ja tutaj podkreślałem mocno współpracę, ale myślę, że jak padło to pytanie, wspólna promocja, wspólny udział w targach turystycznych. To się już dzieje właściwie, to jest rozmowa o bazach noclegowych. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że no już zdecydowanie, myślę, że w około 90% mamy obłożenie w całej gminie, jeśli chodzi o noclegi, czyli hotele, pensjonaty, agroturystykę, a nie mamy ich mało, bo to jest też, no myślę, że około spokojnie ponad 600 miejsc noclegowych. Także myślę, że widać... Tak, oczywiście, to promieniuje na powiat, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, na Białą Podlaską. I także województwo Mazowieckie. Województwo, tak. Dlatego myślę, że jeszcze warto uzupełnić może pana prezesa z takich ciekawostek, bo to też często widzowie lubią słyszeć, lubią o takich rzeczach wiedzieć. Przede wszystkim to też pan mówił o ochronie, też o zabezpieczeniu, to też policja konna, myślę, warto wspomnieć, która będzie, no jest to sobie nie mówić związane wszystko z końmi, co tutaj, o czym mówimy i co robimy, więc to też uatrakcyjni tą imprezę. No i takim prostym jeszcze miernikiem, można powiedzieć lokalnym tutaj, to jest ilość lądowań helikoptera. Jeśli chodzi o gości z zagranicy, to właśnie najczęściej goście właśnie z Bliskiego Wschodu. No z tego, co pan prezes mówił, też będą lądowania, będą tacy goście, także to świadczy o prestiżu jednak tych osób. Tak, tak, na terenie stadniny oczywiście. Mamy przygotowane oczywiście lądowisko, mamy powiadomione właściwe służby, które kontrolują przeloty helikopterów, tym bardziej, że jest to strefa przygraniczna, ale nie ma żadnych ograniczeń. Zapewniamy po prostu bezpieczne lądowanie i zapraszamy wszystkich chętnych. Jeszcze takie, Kataru. Pojawiły się w internecie też takie dyskusje na temat możliwości wykonywania fotografii i filmów przez ludzi, którzy tutaj przyjadą, turystów, że no niby no takiej możliwości nie będzie. Odpowiadam, jest to wielkie nieporozumienie. To nie po to byśmy robili, zapraszali gości, turystów, no nie tylko... No, sympatyków czy miłośników konia arabskiego, ale w ogóle turystów, którzy chcą spędzić kilka chwil w jakimś atrakcyjnym miejscu. Oczywiście z jakąś domieszką emocji, no bo licytacja też jest pewną emocją. Absolutnie, tak jak zwiedzając każde miejsce, można sobie robić dowoli fotografie, ile kto sobie życzy. Nie można natomiast tych fotografii wykorzystywać dla celów komercyjnych. Nie można sobie zrobić logo stadniny i później lokować to na wydawnictwach, książkach i komercyjnie to rozprowadzać. Natomiast dla celów prywatnych, rodzinnych, towarzyskich możemy sobie robić dowolną liczbę miejsc. Także bardzo dziękuję za to pytanie. I jeszcze dodam, ktoś sobie zrobi ukradkiem zdjęcie i sobie rości niestety prawo autorskie do tego zdjęcia, co to już jest no chore. No, takiej sytuacji nie możemy oczywiście tolerować.